Po pierwsze, nie jesteśmy sami. Działamy w grupie, działamy razem z innymi samorządami, tam gdzie to wspólne działanie jest konieczne. Dla mnie bycie w obszarze metropolitalnym to przede wszystkim przeciwdziałanie wykluczeniu transportowemu. Z wejściem do obszaru metropolitalnego wiąże modernizację linii kolejowej, zwiększenie ilości połączeń kolejowych i nie tylko, również innych alternatywnych źródeł transportu. Te działania, które jako gmina Jastarnia podejmowaliśmy wcześniej, związane z transportem, jak chociażby tramwaj wodny, przecież nie realizowaliśmy tych zadań sami. One właśnie wynikały z potrzeby współdziałania z innymi gminami. Obecność w Stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny. Pokrótce przykłady na terenie naszej gminy to termomodernizacja obiektów gminnych. Zmodernizowaliśmy, ociepliliśmy remizę ochotniczej straży pożarnej w Jastarni, ale też halę sportową w Jastarni. Pozyskiwaliśmy również środki na ścieżki rowerowe, jak również na rozbudowę mariny. W ubiegłym roku wybudowaliśmy kolejne kilkadziesiąt stanowisk. Te zadania realizujemy. Gdybyśmy nie byli w obszarze metropolitalnym, z tych środków nie moglibyśmy skorzystać. Na razie funkcjonujemy w Stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Widzimy, że wspólne działania na wielu płaszczyznach są niezbędne do takiego szerokiego podejścia do tematu, bo pojedyncze gminy nie są w stanie zrealizować sytuacji, które są wspólne dla całego obszaru. Mam tutaj na myśli integrację, mam na myśli rozwiązania komunikacyjne, rozwiązania planowania przestrzennego, ale też metropolia dałaby nam szansę pozyskania dodatkowych pieniędzy. Jest to około 5% z PIT-u. Dałoby to nam kwotę około 200 milionów złotych. My do tej pory z pieniędzy, które w ramach obszaru metropolitalnego naszego gdańskiego uzyskaliśmy dofinansowanie na inwestycje termomodernizacyjne. Całkowity koszt zadania był 7 milionów złotych, dofinansowanie otrzymaliśmy w wysokości 4 milionów złotych i tutaj stoimy przed obiektem, który został w ten sposób zmodernizowany. Jest to Ochotnicza Straż Pożarna, remiza w Połczynie, następnie Dom Kultury w Strzelnie, szkoła w Połczynie, w Swarzewie, w Mieroszynie. Są to rzeczy, które wprost są tą korzyścią.